Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Wprawdzie Liga Okręgowa rozpoczęła swoje rozgrywki tydzień temu, jednak pierwszą kolejkę piłkarze GKS Morciny Kaczycy pauzowali. W rundzie wiosennej po raz pierwszy przyszło im się zmierzyć z rozegranymi już na dobre zawodnikami Wisły Strumień. Bramka w tym spotkaniu pada już w pierwszej minucie i zdobywa ją ku radości kibiców ze Strumienia Zyzak. Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać, bo już 4 minuty później Łukasz Jeleń doprowadza do remisu. Do końcowego gwizdka pierwszej połowy na boisku niewiele się zmienia. Mecz momentami jest chaotyczny, jednak ze skazaniem na gospodarzy, którzy zepchnęli piłkarzy Morcinka do defensywy. Po przerwie sytuacja ulega jednak zmianie. Najpierw w 50 minucie bramkę zdobywa znów Jeleń, a 2 minuty później Dawid Trojan strzela gola na 3-1. Na reakcję Strumienia nie trzeba czekać długo. Najpierw Dariusz potrząsa i pokonuje bramkarza gości, a w 59 minucie Tomasz Zyzak doprowadza do remisu. Pomimo prób z obu stron, końcowy wynik nie ulega już zmianie i mecz kończy się podziałem punktów. Znaczy powiem tak, na pewno widowisko dla kibiców, tak jak pan powiedział, bardzo dobre, emocjonujące, dużo bramek. Wiele się działo na boisku, aczkolwiek nie ukrywam, że nie jestem zadowolony z tego remisu, bo uważam, że nasz bramkarz już chyba był na świętach, można powiedzieć, i będziemy tu myśleć, żeby zrobić mu już lany poniedziałek dzisiaj. Nie możemy przede wszystkim tracić takich bramek, musimy zdobywać punkty, wiadomo, a żaden przeciwnik nam się tutaj nie położy i tu właśnie chłopakom powiedziałem, że niestety no, trzeba dać siebie więcej, aczkolwiek powiem szczerze, no, podłamał mnie ten remis troszeczkę. No tak jak pan mówił, no, 3-1 żeśmy prowadzili, chociaż początek był dla nas bardzo nieprzyjemny, bo już praktycznie nie wiem, druga czy trzecia minuta, nasz błąd w tyłach, no i smutna bramka 1-0. No ale szybko żeśmy się pozbierali na 1-1. No i tak jak mówię, no mieliśmy te możliwości, bo było tych parę sytuacji. 3-1 dla nas wynik, no ale jak to w piłce czasami bywa, no człowiek cieszy się już przedwcześnie i myślę, że to miało też wpływ na to, żeśmy dostali takie no dwie bramki, zrobiło się 3-3 nerwowo troszeczkę, no ale myślę, że z przebiegu meczu, no tak jak pan mówił, też wielka niewiadoma była przed tym pierwszym spotkaniem, bo te sparingi to wiadomo, sparingi to nie mecz mistrzowski, myśmy mieli pierwszą kolejkę wolną i dlatego tak jak pan mówił, no z wielką niewiadomą żeśmy podchodzili do tego meczu. No też dwóch, trzech nowych zawodników wprowadzonych też musieli się sprawdzić, no zobaczymy, no myślę, że po tych osłabieniach, bo jednak mamy wielkie osłabienia w postaci i napastnika, i bramkarza, także no myślę, że ci, którzy będą grali za nich w miarę swoich możliwości, na pewno pokażą dobrą grę i myślę, że będziemy mieli jeszcze dużo przyjemności z tego. Ale tak jak mówię, no najważniejsze, żeśmy nie przegrali tego meczu, także święta myślę, że będą radosne. Remis na pewno do końca nie zadowala żadnego z zespołów. GKS Morcinek jednak z 27 punktami jest w tabeli na miejscu 7 i wyprzedza swojego rywala aż o 9 punktów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Przemysław Losę.